Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok. Od kilku dni internet huczy na temat kolejnej ludzkiej tragedii. Wątek jest dla nas o tyle interesujący, że sprawcą Gehenny okazał się być trener kulturystyki bośniackiego pochodzenia Nermin Sulejmanowicz. Kontrowersję wzbudza tu nie tylko umieśniony wygląd agresora, będący wynikiem wieloletniego nadużywania sterydów anabolicznych, ale też fakt, że z całością tragicznego wydarzenia postanowił podzielić się z nieznajomymi widzami, wstawiając na Instagrama relacje live. Pojawiło się wiele głosów, że do makabry mogłoby w ogóle nie dojść. Nie tylko gdyby policja w Bośni i Hercegowinie działała sprawniej, ale też gdyby sami bośniacy widzowie wykazali się oć krztą empatii. Osoby te nie tylko nie wezwały pomocy dla będących w niebezpieczeństwie kobiety i dziecka, ale też namawiały furiata do ataków agresji, w tym również do pozbawienia ich życia. Relacje mogło oglądać nawet 12 tysięcy osób. Nermin Sulejmanowicz karierę kulturysty łączył z działalnością przestępczą. Związany był z bośniacką organizacją mafijną, zajmującą się przestępstwami narkotykowymi, wymuszeniami, sutnerstwem oraz handlem ludźmi. Sam Sulejmanowicz wielokrotnie skazywany za poważne przestępstwa, jak napaść z bronią w ręku, przemyt narkotyków na dużą skalę i pobicia. W zakładzie karnym spędził przynajmniej dwa lata. Był osobą pod stałą obserwacją bośniackich służb, a dosłownie na kilka dni przed tragedią jego była żona złożyła na policji zawiadomienie dotyczące dopuszczania się przez niego aktów przemocy. Żyjemy w czasach pełnej cyfryzacji. Dziś nawet takie służby jak policja mają powołane specjalne oddziały do sprawdzania treści publikowanych w social mediach. Dlatego tak bardzo dziwi ich brak skuteczności w tym konkretnym przypadku. Sulejmanowicz, osoba potencjalnie niebezpieczna oraz mająca pozostawać pod stałą obserwacją, w piątek 11 sierpnia w godzinach porannych opublikował na Instagramie zapowiedź tego, co stało się później. Obiecał wszystkim widzom, że w najbliższych godzinach będą świadkami przestępstwa oraz poprosił o udostępnianie. Według informacji, które znalazłem przy researchu doszło do trzech streamów. Na nagraniach między innymi poinformował, że kobieta ukryła przed nim dziecko na ponad tydzień oraz złożyła wspomniane przeze mnie wcześniej zawiadomienie. Na konkretnym krążącym po internecie nagraniu powiedział między innymi, że tak załatwia się sprawy z ex, która donosi na ciebie na policję. Jego głos w żadnej chwili nie wykazywał oznak zdenerwowania. Celując w stronę kobiety powiedział nawet do widzów, że zaraz zobaczą coś, czego jeszcze nie było na live'ach. Tuż przed wystrzałem upewnił się jeszcze, czy wszyscy oglądają. Po opuszczeniu altanki strzelił do radiowozu, co spotkało się z zebraniem w małym miasteczku posiłków i jednostki specjalnej. Następnie strzelał do przypadkowych osób. W wyniku tego życie najpierw straciła dwójka przechodniów w ojciec z synem. Ranił też trzy inne osoby, w tym policjanta. Po strzelaninie po raz trzeci połączył się z widzami i zdał im krótką relację. Powiedział, że ktokolwiek zgłosił go na policję, to nie spisał się dobrze, bo nawet jeśli do nikogo nie dotarł, to jest to już koniec. Pochwalił się pozbawieniem życia policjanta i pościgiem za innym, który miał uciec jego BMW służbową Skodą. Powiedział też, że nie były to jego pierwsze morderstwa, ale nigdy nie rozmawiał o innych. Było to na krótko zanim został otoczony przez kordon policji i sam odebrał sobie życie. Jak już wspomniałem, tragedii można było zapobiec nawet w dzień jej wydarzenia. Osoba ta miała być przecież pod obserwacją policji, a być może też innych służb. Natomiast nawet jeśli ci wzięli sobie chwilowo wolno od do doglądania jego poczynań, to wszystko zostało przez niego zapowiedziane. Dziki tłum ludzi zamiast zareagować udostępniał wiadomości od planowanej relacji dalej i budował coraz to większą widownię. Abstrahuje już od faktu, że samo zgłoszenie się byłej żony, w który słowie kulturysty, na policję powinno wiązać się z podjęciem przez służby jakichś działań. Jednak jeśli zwrócimy uwagę na fakt, że w Bośni i Hercegowinie dochodzi do rekordowej jak na Europę skali morderstw kobiet w aktach przemocy domowej, zaczyna nam się kreować pewien obraz. Do tego sprawca masakry za popełnione przestępstwa będące bardzo ciężkiej natury, najprawdopodobniej przesiedział w więzieniu zaledwie dwa lata. To również negatywnie świadczy o procedurach bezpieczeństwa panujących w tamtym kraju, który Polakom znany jest przede wszystkim jako przerywnik w podróży podczas wakacji w Chorwacji. Człowiek ten zapowiedział masakrę, nie ukrywając przy tym swoich danych osobowych czy twarzy. Powinno to z automatu uruchomić kaskadę telefonów do służb alarmowych. Pytanie tylko, czy winą była tu kwestia wyraźniej znieczulicy w dzisiejszym społeczeństwie, czy też bardziej kulturowa obojętność na agresję względem kobiet, a może też mieszankę wszystkich naraz. W mediach społecznościowych sporo rozmawia się też o oczywistym przyjmowaniu sterydów przez Sulejmanowicza i wymienia ten fakt jako jedną z przyczyn tragedii. Jak wiadomo, znaczna ilość tych środków może prowadzić do zwiększonej nadpobudliwości i agresji, a niektóre nawet do skrajnej. Jeśli osoba nieprawidłowo socjalizowana oraz niezrównoważona psychicznie zaczyna po takowe sięgać, to niemal pewnym jest, że dopuści się czynów uznawanych za niemoralne, bo przecież i bez tego wykazywała się większą od średniej skłonnością do nich. Dlatego też uważam, że o ile pewne zerwanie tabu w temacie stosowania dopingu w sporcie jest bardzo wskazane, tak prosty dostęp do sterydów czy też do trenerów rozpisujących cykle już niekoniecznie. Bo, nawet jeśli osoby pokroju Sulejmanowicza i tak nie będą miały problemów z dostępem do nich, to nie trzeba być gangsterem, żeby być jednostką aspołeczną. Asterydy tylko uwidocznią wszystkie skazy, które ktoś taki nosi w swojej psychice. To był stalowy szok, a teraz do następnego!